Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani w Chrystusie, jedynym odkupicielu człowieka, drodzy współpracownicy prawdy, na czele z księżmi redaktorami, autorami, pracownikami różnych dzieł katolickiego tygodnika Niedziela. Pozdrawiam serdecznie księdza biskupa Andrzeja, również wieloletniego współpracownika na tych łamach. Pozdrawiam w sposób szczególny księdza Jarosława Grabowskiego, redaktora naczelnego, jak również wieloletniego honorowego redaktora naczelnego księdza Infuata Ireneusza Skubisia i panią redaktor Lidię Dudkiewicz. Pozdrawiam wszystkich braci w Chrystusowym kapłaństwie, ojców i braci z zakonu świętego Pawła pierwszego pustelnika, stróżów tego miejsca i zawierzenia przez serce Maryi. Pozdrawiam wszystkich łączących się z nami poprzez rozgłośnię katolickiego Radia Fiat i Telewizji Niedziela. Zapraszam wszystkich do wspólnego dziękczynienia za dar katolickiego tygodnika Niedziela. Weszliśmy dzisiaj, aby tutaj w domu Matki zaczerpnąć po raz kolejny ze źródeł naszego polskiego zakorzenienia w Chrystusie, które dokonało się w sakramencie Chrztu Świętego, a które w przedziwny sposób, jak podkreślił Jan Paweł II, zostało zapośredniczone przez Maryję, daną nam z wysokości krzyża. Dzisiaj wieczni Kościół modlił się słowami: oto znak zwycięstwa. Krzyż się wznosi ponad światem. Na nim Jezus wisiał w męce, aby zbawić grzesznych ludzi. Chryste, Królu miłosierny, racz obronić nas od złego i umocnić w Twojej służbie świętym znakiem odkupienia. Ty wskazujesz drogę wiernym, którzy Cię szukają, Panie. Ty przynosisz dar pociechy, gdy cierpienie nas przytłacza. Ty nas bowiem odrodziłeś łaską, która płynie z krzyża. Liturgia dzisiejszego święta w pierwszym czytaniu przywołuje obraz odnoszący się bezpośrednio do historii narodu Izraela, z jego wędrówki do ziemi obiecanej. Ukazuje nam prawdę, że ludzie po buncie przeciw Bogu i zrozumieniu swej winy otrzymali za wstawiennictwem Mojżesza obietnicę Boga. Każdy, jeśli tylko spojrzy na węża, pozostanie przy życiu. Obraz węża podwyższonego na pustyni jest wskazaniem na przyszłą tajemnicę podwyższenia Syna Człowieczego na wzgórzu Golgoty. Drugie czytanie z listu świętego Pawła do Filipian wprowadza nas na drogę ogołocenia się Syna Bożego, który nie korzysta ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale przyjmuje ludzką naturę z Matki Dziewicy i staje się posłusznym woli Ojca aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Ukrzyżowany Syn wypełnia wolę Ojca. Czy można to zrozumieć bez światła wiary, która każe nam dotknąć tajemnicy grzechu pierworodnego, owego pierwszego buntu wobec Stwórcy, żeby usłyszeć zdumiewająco pierwszą Ewangelię? Wprowadza mnie przyjaźń pomiędzy Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci głowę. Ona zmiażdży Ci głowę, szatanie, a Ty ugodzisz go w piętę. Odpowiedzią na bunt człowieka jest miłość Boga. Czy można to zrozumieć bez łaski i światła wiary? Dostrzegamy, że ta tajemnica ma swoje rozjaśnienie w słowach dzisiejszej Ewangelii. Tak Bóg umiłował świat, że swojego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne. Uświadamia nam ten tekst, że trzeba, aby podwyższono Syna Człowieczego ponad ziemię, by świat nie został skazany na zagładę, by świat nie został skazany na unicestwienie jednym aktem Boga, ale po to, aby ten świat przez Chrystusa, a w nim każdy bez wyjątku człowiek, był ocalony, zbawiony. Drodzy bracia i siostry, święty Jan Paweł II w wielu dokumentach, w swoich spotkaniach, przemówieniach skierowanych do ludzi nauki, sztuki, kultury, a również środków społecznego przekazu, jako współpracowników prawdy, sięgał samych korzeni i związków między religią i kulturą, wskazując, że jeśli są one dobrze i poprawnie rozumiane, spotykają się w samym człowieku, potwierdzając jego godność i służąc jego dobru. Za największe zagrożenie współczesnego świata uważał błędne wizje człowieka i oderwanie go od Boga Stwórcy. On, który miał bardzo ważną rolę w redagowaniu dokumentu Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II, bardzo często podkreślał: jeśli nie ma Stworzyciela, znika całe stworzenie. To przecież błędy antropologiczne, które stały się dla nas kolejną falą zagrożeń. Te błędy stawały się i są nadal podstawą wszelkiego koloru rewolucji, nie wyliczając już ich imion, twarzy tych osób. Mimo iż nasza epoka jest bez wątpienia epoką humanizmu i antropocentryzmu, to paradoksalnie jest również epoką najgłębszych degradacji człowieka. A w związku z tym jesteśmy świadkami deptania wartości związanych z osobą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, jak nigdy przedtem. Za świętym Janem Pawłem II z bólem podkreślamy, że Europa, tracąc pamięć o swoich korzeniach, traci tożsamość. Rozwinęła bowiem kulturę, która wyklucza Boga z publicznej świadomości. I czy to jest kultura, która, negując istnienie Boga, uważa i podpowiada nam, że Jego istnienie jest niemożliwe do udowodnienia? A zatem więź osobowa z Chrystusem zaliczona jest do spraw prywatnych, publicznie nieważnych i spychanych do sfery subkultur. W dokumentach Soboru Watykańskiego II, w cytowanym już Gaudium et Spes, znajdujemy jeszcze jedną przestrogę w tym zagadnieniu. Aspekt religijny nigdy nie obniża godności naturalnej człowieka, lecz ratuje ją przed nicością i wynosi do poziomu życia nadprzyrodzonego, gdyż uwalniając się od wszelkich norm prawa Bożego, godność osoby ludzkiej nie tylko nie jest chroniona, lecz wręcz ginie. W tym kontekście wyżej przytoczonych antychrześcijańskich sposobów myślenia i postaw warto przywołać głos ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera z jego słynnego raportu o stanie wiary. Oto te słowa. Wobec kryzysu koncepcji Kościoła, kryzysu moralności, kryzysu, który dotknął kobiety, trzeba wskazać na ratunek, który wykazał konkretnie swą skuteczność przez wszystkie wieki trwania chrześcijaństwa. Ratunek ten jest związany z Maryją. Należy powrócić do osoby Maryi, jeżeli chcemy powrócić do prawdy o Chrystusie, o Kościele, o człowieku. Maryja powinna być szczególnie w dobie dzisiejszej pedagogią w głoszeniu Ewangelii współczesnej.
Te słowa były wypisane w roku 1988. A jakżeż dzisiaj powracają aktualnie. I my dzisiaj je spełniamy, tutaj, na tym miejscu, przychodząc do Maryi jako matki i pedagogi naszych dróg. To w tym duchu i kluczu wiary odczytujemy dzisiaj charyzmat opatrznościowy tygodnika katolickiego Niedziela, jak zaznaczył ojciec święty Franciszek w audiencji generalnej, której nam udzielił w 2016 roku. Opatrznościowy dar dla Kościoła w Polsce, gdyż od początku, a już od 93 lat, redaktorem naczelnym jest Najświętsza Maryja Panna. I trzeba wspomnieć, 28 lat nie pozwolono jej mówić, zamykając ten tygodnik dla Polski, Europy czy świata. To ona jest ową pedagogią i wychowawczynią prowadzącą ku Chrystusowi we wspólnocie Kościoła. W papieskim orędziu na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu ojciec święty Franciszek zadał nam, aby społeczności dziennikarskie czy sieci społecznościowe służyły wspólnotom ludzkim, więzi ludzkiej, osobowej, w oparciu o słuchanie drugiej osoby, na dialogu, a co za tym idzie, na odpowiedzialnym używaniu języka, albowiem wolność słowa mówionego czy pisanego nie łączy się, i to jest ból, z osobistą odpowiedzialnością. A profesjonalizm dziennikarski nie oznacza harmonii fachowości z etyką i moralnością. Trzeba to mocno zaznaczyć, że coraz częściej środki społecznego przekazu stają między misją publiczną a mechanizmami wolnego rynku i uwarunkowaniami politycznymi. Stajemy więc dzisiaj na Eucharystii. Święto Podwyższenia Krzyża wobec Jasnogórskiej Matki Chrystusa i Kościoła, aby na nowo zawierzyć jej dzieło katolickiego tygodnika Niedziela, bo ona nie tylko przypomina, ale wprost uobecnia dzieło zbawcze wcielenia Słowa Bożego, które pojednało człowieka z Bogiem i dało niewypowiedzianą do końca ludzkimi słowami bliskość i miłość Boga. Zwłaszcza, że znaleźliśmy się w kolejnym wirze wielkich przemian społecznych, politycznych wyborów i zagrożeń cywilizacyjnych. I choć każde pokolenie ma swój czas i dar owego zapośredniczenia łaski przez Maryję, to mamy szczególne prawo już blisko od 100 lat odwoływać się do Maryi, Matki Słowa, aby rozeznawać w mocy i świetle Bożego Ducha prawdę, miłość i wolność. Tutaj zawsze byliśmy wolni poprzez prawdę i poprzez przebaczenie. Maryjo, prowadź się.